wiśni na rynku w porównaniu do lat ubiegłych jest mało albo bardzo mało. Co prawda sprzedających jest wielu, ale każdy oferuje stosunkowo małą ilość. Przed Wami odmiana Vega jasna. Cena wyjściowa to była 10 zł. Niestety takie są warunki tego roku, że praktycznie każda odmiana w tej chwili tak wygląda. Jest nieco spękanych, jak plantatorzy czereśni doskonale wiedzą, nie sposób jest urwać w tym sezonie czereśni zupełnie czystych, bez tych spękań. Część nawet dojdzie w trakcie transportu i pęknie w plastiku. Vega jest nieco tańsza od Sumita, ponieważ w przypadku tamtej odmiany mamy ceny rzędu 12-13 zł za towar najwyższej jakości, natomiast przy ilościach hurtowych no to cena spada do 11-10 zł, a nawet widzieliśmy tutaj transakcje w przypadku najdrobniejszych, najjaśniejszych partii Sumita nawet za 8 zł. Godzina niemalże 21, odmiana Sumit bardzo ładna, gruba, równa w tej chwili. Wywoławcza cena to 200 zł za plastik, czyli to jest dokładnie 13,33 za kilogram. Kolejny raz siedzę sobie przy odmianie Vega, takiej średniej, przeciętnej, ceni się 9 zł. Natomiast dlaczego przy odmianie Vega? Bo jest jej w tej chwili dość sporo, mimo tego, że to nasz ogólny wolumen jest mały, to jest wielu sprzedających z tą odmianą. Jak mówi mi właściciel tych owoców, twierdzi, że za czereśnie wysokiej klasy rano czy jutro będzie można wziąć nawet 15 zł, bo dziś był tak naprawdę dzień, żeby tych czereśni narwać, a efektem jest dość spora podaż, jaką widzimy na rynku. Ale mimo tego, że chwilowo podaż wzrosła, to zainteresowanie tą czereśnią jest naprawdę niezłe i siedząc tutaj w alejce i spoglądając na to, co się dzieje, naprawdę kupujący kilkanaście plastików, co chwilka, co i róż z tej alejki ubywa, także no tu sprzedający szybko nie schodzą z ceny i są raczej dobrej myśli, za dobry towar trzymają te 12-13 zł. Morele, na razie jeden sprzedający na rynku, 12 zł za kilogram.